Dziś poznamy decyzję Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie skargi złożonej przez Komitet Przymierza dla Słupska. Wraz z kamerą odwiedziliśmy również nowoczesny krwiobóz i wróciliśmy na wystawę Pasje w drewnie ukryte, by porozmawiać z autorami prac. W środę Państwowa Komisja Wyborcza ustosunkuje się do skargi na decyzję komisarza wyborczego, którą w poniedziałek złożył Adam Jaworski, kandydat na prezydenta Słupska. Przypomnijmy, komisarz wyborczy Jolanta Sudo uznała, że Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze dla Słupska nie spełnia wymogów formalnych stawianych komitetom i w związku z tym uległ on rozwiązaniu. Komitet przestał spełniać prawne wymogi, a reprezentujący go członkowie obwodowych komisji i kandydaci do Rady Miasta nie będą mogli wziąć udziału w listopadowych wyborach. Ten sam los spotkał kandydującego na prezydenta Słupska Adama Jaworskiego, który nie zgadza się z taką decyzją słupskiej delegatury PKW. Nie godzimy się z taką zasadą i z takim traktowaniem prawa. Zamiast brać dzisiaj udział w kampanii wyborczej, musimy walczyć o polskie prawo, o polską praworządność. Próbuje się w sposób biurokratyczny wyrugować nas z wyborów. Nie otrzymaliśmy postanowienia. Treść niniejszego postanowienia zaskarżamy w całości. Na podstawie artykułu 160, paragraf 1, punkt 5 ustawy z dnia 5.1.2011 Kodeksu Wyborczego w imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Przymierze dla Słupska składam skargę na niedoręczenie Komitetowi Wyborczemu Wyborców Przymierze dla Słupska postanowienia komisarza wyborczego w Słupsku. Myśmy nawet tego postanowienia nie otrzymali formalnie. Według słów Adama Jaworskiego komitet nie został w sposób formalny poinformowany o decyzji dotyczącej jego rozwiązania, co stanowi jeden z głównych argumentów podważających słuszność decyzji. Innego zdania są pracownicy słupskiej delegatury PKW, którzy powiedzieli nam, że pisemna decyzja została nadana pocztą. Pani Serbin, jeżeli zawarła umowę, mówiąc słupskim językiem, i wstąpiła do Komitetu Wyborczego Wyborców, to zdawała sobie sprawę, że ten komitet jest powołany określonym trybem, określonym prawem, na określony czas. Gdyby zaistniała sytuacja inna niż ta, która miała miejsce, to moglibyśmy rozpatrywać pewien aspekt, ale nie można dopuszczać dzisiaj sytuacji takiej, że pani Serbin przystąpiła do Komitetu Wyborczego Wyborców z tym zamiarem, że z niego wystąpi w momencie, kiedy zostały dokonane wszelkie czynności prawne, a więc zarejestrowane listy, zarejestrowany kandydat, zgłoszeni nasi pełnomocnicy do obwodowych komisji wyborczych. Jest to w naszej ocenie po prostu nie do przyjęcia. Kodeks cywilny nakazuje i każe w tym momencie, aby pani Serbin w różny sposób podchodziła do tych spraw w stosunku do samych członków komitetu. Przecież ona nawet nas o tym nie powiadomiła. Demokracja się obroni, jeżeli jest w Polsce prawdziwa demokracja i prawdziwe przepisy prawa i mamy wolność tego prawa, to się po prostu obroni, bo nie może być tak, że komisarz wyborczy wyborców wydaje treść takiego postanowienia, które mnie doręcza, który mnie przekazują po prostu media. To jest rzecz dla mnie po prostu w państwie demokratycznym prawnym rzecz nie do przyjęcia. No. Bo skoro zawiązał się podmiot polityczny, który ma brać udział w tak ważnym akcie wyborczym, jakie są wybory, bo to jest jeden z najważniejszych aktów demokracji, to trzeba ludzi szanować po prostu z pełną godnością. Ci obywatele, którzy zawiązali ten komitet wyborczy, wyborców, to nie zawiązywali go tylko po to, żeby brać udział, nie wiem, w Towarzystwie Wzajemnej Adoracji, tylko po to, żeby zgłaszać kandydatów i zaistnieć na scenie politycznej, brać udział w wyborach. Natomiast wyborcy sami mają ocenić i dokonać rzeczywistego wyboru, bo oni są w tym jednym dniu w roku, że tak powiem, suwerenem dla władzy. Adam Jaworski był jednym z 9 kandydatów do fotela prezydenta Słupska. Związany z prawicowymi środowiskami fotograf ma nadzieję, że jego skarga zostanie pozytywnie rozpatrzona, a on sam powróci do wyścigu o prezydenturę. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa imienia Jana Pawła II zachęca wszystkie zdrowe osoby w wieku od 18 do 65 lat, aby oddały swoją bezcenną krew, która jest lekiem ratującym zdrowie i życie ludzkie. Krwiodawców centrum zaprasza do siedziby przy ulicy Szarych Szeregów i do tzw. krwiobusów, które głównie w wakacje jeżdżą po regionie nadmorskim, ale również można je spotkać przy okazji większych imprez masowych, czy jak ostatnio na targach zdrowia w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Nasz mobilny autobus do poboru krwi wykorzystywany jest praktycznie, jeździmy po całym terenie, po całym byłym województwie słupskim, począwszy od tego, że stoimy w wielu miejscach w Słupsku, a poza tym jeździmy aż po Brusy, Chojnice, Miastko,
praktycznie cały teren byłego województwa słupskiego. Zachęcamy wszystkich krwiodawców, mimo tego, że mamy BUS, zachęcamy wszystkich krwiodawców do oddawania krwi u nas na terenie centrum. To jest w Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów 21. Chętnie widzimy wszystkich krwiodawców. Każdą grupę krwi oczekujemy, że chętnie będą do nas przychodzili, oddawali tę krew, która jest niezmiernie potrzebna naszym chorym pacjentom na szpitalnych oddziałach. W tej chwili mamy tylko w jednej grupie wystarczającą ilość krwi, to jest grupa AB+, a pozostałe grupy no, chętnie zapraszamy wszystkich krwiodawców, szczególnie w tych grupach ujemnych, do oddawania krwi. Wszyscy, którzy przynajmniej dwa razy oddadzą krew, wezmą udział w konkursie Wakacyjna Kropla Krwi. Wylosować można m.in. tablet. Konkurs nosił nazwę Wakacyjna Kropla Krwi. Trwał od maja do końca września tego roku. I osoby, które w tym czasie dwukrotnie oddały krew, mogły wziąć udział w losowaniu nagród. Nagrody to m.in. laptop, robot kuchenny, drobne gadżety typu kubki, pendrive'y, smyczki, koszulki. Przypomnijmy, że jednorazowo pobiera się 450 ml krwi. Przy każdym oddaniu krwi lub osocza wykonywane są bezpłatne badania, które pozwalają wykryć wirusa HIV, a także wirusy zapalenia wątroby typu B i C. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku wystawia na dzień wizyty w centrum zwolnienie z pracy, a osobom spoza miasta zwraca koszty przejazdu do najbliższego punktu pobrań środkami komunikacji publicznej. Krew można oddawać w oddziale w Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów 11 oraz w mobilnym punkcie poboru krwi. W ubiegłym tygodniu wspominaliśmy o wystawie zatytułowanej Pasje w drewnie ukryte, przedstawiającej drewniane rzeźby mieszkańców wsi słowińskich. Prace powstały podczas trzeciego międzynarodowego pleneru rzeźbiarskiego artystów niezależnych, który na przełomie sierpnia i września odbył się w Klukach. Wczoraj artyści spotkali się ponownie, tym razem na wystawie swoich prac w Młynie Zamkowym. W miłej atmosferze mogli wymienić się opiniami i opowiedzieć o swoich pracach. No i mieliśmy takie zadania różne, każdy sobie wybierał jakiś temat. Między innymi tematem było właśnie, czym zajmowali się mieszkańcy Kluk. No i sprzedażą ryby. No i ja sobie wybrałem takie, tam było taki motyw, że będzie to kobieta, która niesie ryby na targ. No na początku wiadomo było, trzeba by wybrać w pień, najpierw go obrobić, trochę piłą, trochę tak. No a z czasem zacząć coś wyłaniać. Na końcu powstało to, co widać. Myślę, że po prostu, że gdybym miał więcej czasu, może bym ją jeszcze dopieścił, ale po prostu może zostać w takim stanie, jak jest, bo to jest to jakaś taka po prostu już forma pewna, która zostanie już na dłużej. Czy takie plenery są dla Was, rzeźbiarzy, wyzwaniem? Wyzwaniem? Owszem, ale na takich plenerach dużo się można nauczyć, bo jednak człowiek obserwuje sąsiada. Ten ma takie dłuto, ten tak pracuje, ten ma piłę taką, ten ma inną, ten robi wszystko w ten sposób, ten zaczyna od głowy, ten zaczyna od nóg. Jeden dzieli od razu sobie tę proporcję, drugi nie dzieli. A przede wszystkim te spotkania późniejsze przy ognisku, jakśmy tam mieli, były bardzo ciekawe i owocne. No, mieszkałem cały czas w Łusce, to 40 lat, a teraz mieszkam na wsi 200 km stąd, między Wałczem a Czaplinkiem. I specjalnie pan przyjechał na ten plener? No, jestem emerytem, także... No, jest czas. Trochę jest. Czy realizuje się pan podczas takich plenerów? No, przede wszystkim to atmosfera jest bardzo fajna, spotyka się tam bardzo fajnych ludzi. No i można sobie, no, takie spotkanie dużo daje, bo można coś podejrzeć od kogoś innego. Czyli twórczo. No tak, cały czas coś tam się dłubie. Czy oprócz pleneru pan jeszcze rzeźbi, czy tylko pan się... Tak, oczywiście. No, maluję, rzeźbię. Jestem marynistą, no tak, bo całe życie pływałem, byłem marynarzem, więc po zejściu na emeryturę teraz się zajmuję takimi bzdetami. Czy ta rzeźba, obok której stoimy, czy pomysł już pan miał w głowie? Czy to nie, w momencie, to... kiedy pan dostał klocek drewna? Nie, chodziło o to, że takie wszystkie tematy były już zajęte, a mi chodziło o tą kapotę, żeby przedstawić ten strój jego. Co prawda on jest taki monochromatyczny, ale tam w muzeum był taki, no, no i podpatrzyłem, że ma taką koszulę, że tylko do łydek, potem tam jakieś pantalony, to jest po prostu
manekin w stroju, bo chodziło mi o strój. Przypominamy, że pracę rzeźbiarzy podziwiać można do 15 grudnia 2014 roku.